Kimura. Nie wiem, czy go widziałeś. Tam ksiądz zrobił taki staw, wiatę. Wiesz co, ja w tych rejonach u nich to nie bywam, także nie widziałem. Nie bywasz? Nie. Ja na zakrystii? W tym towarzystwie nie bywam. To nie moja bajka. Jeju, broń cię, Panie Boże. A kryś demonie. Gracz rozłączył się. A to robiłeś? A, to jeszcze był ten sławny proboszcz pewnie tutaj. Nie, ten już nowy. Nowy nie już. Ten, którego złapali z babą. A, to znasz nowy. Tą historię. Tak, oczywiście. Gdzieś tam nad Bugiem go podobno przykukali. No jechali, normalny patr robili, a samochód stał na uboczu. Zajrzeli, ale chłopaków wyrzucili z roboty. Serio? No. Ja nie mogę. Nie ma dać państwo kościoła. Dokładnie. No, przesada, kurwa. Rządy kleru. Zrobił tak, to niech idzie tam w pizdu i tyle, nie będzie kurwa opinii potem, kurwa. A oni kurwa ukrywają tych kurwa pedofili różnych. Kurwa, odpierdol im ktoś numer, jawnie pokazać, kurwa, proszę, ten i ten, my przepraszamy jako kościół, jest wykluczony do więzienia, kurwa. Ludzie by nie pierdolili. Żadnego polityka by w tym kraju nie było po pół roku. A ja wiem, kurwa, to zdaję sprawę, no ale to... Tylko mówię, że... Zresztą, nie ma co gadać, kurwa. No właśnie, szkoda strzępić ryja, jak kurwa, syny i tyle. Byłem na treningu, robiłem sobie cardio i sobie włączyłem to na YouTube, na taką grupę łowcy pedofili, kurwa, takiego zęka złapali. Kurwa, syny jebane, no. I piszę z 10-13-latkom, on nie wiedział, udaje, kurwa, pali Jana. To komentarz, kurwa. Napal z takim pedofilem, kurwa. Nadal go napalnie się, kurwa, powoli. A powiedz, który pijany się przyzna, że jest pijany? On nie jest pijany. Ale on nie wiedział, on tylko pisał to takie pisanie. Ale niektórzy tacy ogarnięci te typy, wiesz, odjebani, pieca na łapie, łańcuch, kurwa, wiesz, dobrze ubrani, biznesmani swojej firmy. Kurwy, syny jebani. O, major. O, proszę. Ja... Brawo, major. A ja nie mam lagów. Dobra. Sygnał został zainstalowany. Na przykład teraz przede mną jedzie Czarski i fruwa na tym. Si, senior. Ty wiesz co, to ja może ja mam lagi, bo uploaduję na internet coś, kurde, z kompa. Ale to... Ja też na to jeszcze mam. Ja wypycham. To nie można wyjechać na tarkę na ostatnim zakręcie, bo zaraz skasuję korzenie. Nie właśnie skasowałem. Tarki są jeszcze... lawa. Tak, to prawda. Przyciągają, kuźwa, jak magnes neodymowy. Ale nie, skasowałam i byłem dwoma kołami na tarce i skasowałam mi okrążenie. Masz grube opony. Ale mi się fajnie jedzie. Kurde. Świetnie. Prawda. Jakby jeszcze nie wyrzucało poza tor, to ja już jestem zarobiony. To cały widz. Zdziwi się czapki, ciebie tutaj ten wuja. Zaraz zjadę do pitu, to ten, to zniknę ci z oczu. Nie, spoko. Nie, ale to i tak muszę chwilę odpocząć, bo już robię piąte kółko po drodze. Tylko mam minus 2,5, to już będzie jakoś wyglądało. Kłalce 2,24, mój ty panie, zlituj się. 36, jeszcze 2 sekundy. Poznajomych. Major, poznajomych. Poczekaj. Teraz zobaczę, ile mi jeszcze teraz zostało. A Markus nie jedzie? Nie, no, on miał jechać. Tak? No.
Jeszcze półtorej godziny. No z tym wyścigiem to przegiąłem pałem, możemy zmienić lobby, nie? Ja do 10 pojeżdżę, a potem się i tak odepnę. Ty braciak, bo ja ustawiłem wyścig 2,5 kurwa godziny, nie? Zuch! Zuch! Czyli Maciek, zrobisz pokój takie otwarte na pół godziny wyścigu może, co? Zrobię. A ktoś powie, jak przejść na listę graczy, żeby zobaczyć niżej, jak nie widać całej? Ja nie napisane wiem. Napisane jest, że R i strzałki są. R, ale co to jest R na kierownicy? Adam. No to u mnie mój pad nie działa. Rzucił palenie. Nie działa mi w Project Cars pad. Możesz. Nie, no możesz. Otwarty jest pokój normalnie. Wchodź, chyba, że jest limit jakiś. Może jest full? Nie, no ustawiłem na 16. Jak dużo jest nas? 11. No to powinno być, bez problemu. A bo już jest za krótko do końca do treningu. Musi być 5 minut przynajmniej. A 20 sekund. Nowy pokój, bez problemu. Ale z panie... Bo zresztą nie są wszyscy od nas, tak? Są też te randomy. Tak. A teraz się nie da zmienić setupu wyścigu, żeby był krótszy. Nie. Dobra, to ja wychodzę. No, zrób pokój. Otwarty zrób, dobra? I słuchaj, weź zrób nie tylko Mercedesy, tylko całą grupę A. Jest cała grupa. No ale wiesz, żeby to Ślimaczek tak zrobił. No ale tak nie jest, zrobione. Ale Ślimak będzie nowy pokój tworzył, wiesz? Bo my sobie pojedziemy mietkami, a wejdą randomy, może sobie coś innego. No, zawsze ale chyba się nie da zrobić tylko merolami. Da się. Tak? Ta sama klasa, tak. Ustawiasz ta sama klasa po pojazdu. Widziałem, ty wysłałeś tu zdjęcie tego swojego dashboarda, tego panelu? No. Na Discord? Tak, jest. Ja myślałem, że można zrobić tylko klasę, a nie tylko samochód. Można też, można. I tam można zasady grupy też ustawić wyścigowej, tak? Takie coś masz. Taki jest fajny? Mi się bardzo podoba, bo on świeci cała na czerwona. Ale wiem. Tyle takich dashboardów jest, wiele jest takich. To już ja proszę o to, żeby jak ktoś jeszcze ma jakiś, to żeby się pochwalił, to żeby sobie popatrzył. No to ze strony tego, tej niemieckiej, tak? Z tym dashboardem, nie wiem. Nie, aplikacja tak. Strider czy tam Strider, jak to się nazywa ta strona? A jaką stronę? O to ci mówię. No jest strona z tym... Pobierasz sobie od razu, nie musisz... Społecznościowy. Tak. Ale można pobrać poprzez QR kod ze strony, nie? Link. A to ja dałem teraz swój, co mam. Zobaczcie sobie na czacie PC2. On też się świeci na czerwono środę, jak ma się zmienić. A, to masz takie malutkie. Ja też taki miałem wcześniej, tylko nie podoba mi się to, że... Rogi są prawy i lewy róg jest taki. No to teraz wejdę coś sobie ile, teraz. Ile długość treningu ustawić? Daj trening pół godzinki, tak. Może od razu kwal. Kwal wyścig. Kwalifikacje, dawaj, właśnie. Kwal. Pół godziny kwalu i będzie. Tak mówicie? Jasne. Ja sobie już utworzę następny. Już koniec. Ja nie zrobiłem ani jednego okrążenia bez wywrotki. No. No ten samochód wymaga przyzwyczajenia. Noc przed tobą. Unikania tych cholernych kerbów, które ściągają albo obracają od razu. Kerby są beznadziejnie tutaj, nie? Ale na przykład jeżdżę teraz z mistrzostwa w
Formula Rookie i tam w ogóle kerby nie przeszkadzają. To wszystko zależy od samochodu i toru. Tak, i opon. Wziąłem panowie na 15 minut treningu. Mhm. Okej. Bo poczekamy jeszcze na Mikiego, bo Miki powinien niedługo dotrzeć do nas. O, tam ktoś chciał nowy dołączyć chyba do nas, nie? Taki ktoś tam się strasznie napalał dzisiaj na czacie. No był jakiś taki nowy nick, to prawda. A to jeszcze zaproszenia, wiesz? Dobrze. I wyścig ile? Pół godziny, no nie? Tak. Dobrze, wszystko jest. Kłamcek, jakbyś ty tam gdzieś kiedykolwiek jechał, taki długi wyścig, tam nie u nas, ale gdziekolwiek indziej, to dawaj znaka do mnie. A ja online tylko z wami jeżdżę, ja długie wyścigi to jeździłem w karierze, nie? O kurde. Dobra. To o, chyba dajemy... zmienić narodowość w tej grze, jak się cieszę. To jest w GTS-ie, kurde, już mam ten... Zezwalamy na ustawienia, no nie? Tak, tak. I to grupa A? Tak. Takie? No, daj tak. Czekaj, jeszcze dobry ustawy, czy jest prywatne, czy nie? Publiczne. Powiem wam, że z ustawieniami jego, czy bez, takie same czasy robiłem teraz. Ja też. Tak, szczerze. Ale jak nie ma różnicy, to po co przepłacać? A można włączyć sobie kontrolę trakcji? Na 100%? Tak, tak. A to włącz sobie, to będziesz wolniejszy 100 razy, to proszę bardzo. A właśnie, ABS jak tam jest ustawione, pamiętasz? Ja mam fabryczna zapka. Dostałem. Ten samochód nie ma ani ABS-u, ani kontroli trakcji. ABS ma. ABS ma te fabryczne, wiesz? To ABS? Narodowy, a serio? Ma średnie, mały i duży, nie? Nawet nie wiedziałem, nie, serio. Ja po prostu założyłem od razu, że nie ma. Że za stary. Ma. Wszyscy dostali zapki? Si, senior. Mhm. Si. I'm ready. Ja jeszcze chcę tylko... Kur, jak to się robi. A chrupek? Tak. Bo on też z nami jeździł. Widziałem na liczbę. Wrzuciłem zapkę. Wybierz. Chłopaki, ktoś chyba transmituje na YouTubie? Teraz nie. Nie. A macie zamiar, żebym wiedział, bo ja to nie będę przeklinał. Nie, możesz... Nie, YouTube, ja tego nie transmituję. Ja na Twitchu, ale to mi to obojętne. W Teksasie? Może padać, bo jakiś tornado się zbliża do Teksasu. Lubisz, widzę, ślimak to. Głosujemy. Ja głosuję, żeby... O, już samo się zrobiło. A coś takiego widzieliście? Taki jeszcze sim wam pokażę. Właśnie, muszę zobaczyć, bo ja nie widziałem, co wy tam nawysyłaliście. Trochę sporo tego jest dosyć. To ta na co by jest pokazana? Wieża. Jejku, jak to się nazywa? Startowa, czy jak to nazwać? Trybuna. To powiem tak, z tych zrzutów to ten niedziela mi najbardziej wygląda. A mi też. Tylko ja mam problem z zainstalowaniem jeszcze sobie telefonu, bo wziąłem sobie uchwyt samochodowy, nie mam do czego się go przykleić, bo się nie trzyma w ogóle kierownicy. Wiesz co, ja sobie wziąłem pasek od spodni i tak spiąłem. Poważnie, no. Spiąłem sobie ja próbowałem wokół tego. Ja próbowałem, ale nie mam jak. No mówię ci, że pasek wziąłem i stary mi przeszkadza w niczym. Taki stary jakiś pasek znalazłem i wokoło sobie tego uchwytu, bo też ta przystawka troszeczkę, żeby była dalej od koła, wiesz? I żebym nie haczył rękoma, uczył łopatkami, jak miałem biegi. I no tak na G29 bynajmniej jest słabo z tym. To ja sobie tak zrobiłem, nawet kupiłem sobie taśmę taką dobrą dwustronną, ale nie cholery. Nie trzyma się tego plastiku. Nie, taśma się nie będzie trzymała aż tak. O, zablokowane setupy.
O, ja setupu... Ja nie mam setupu. Ja mam tablet siedmiocalowy, taki do tego przygotowany, więc... Kurde, się włączyłem, czy nie włączyłem? Nie włączyłeś. Nie włączyłeś. Dobra, jebać to. Tak jest. Czego nie włączyłeś? Setupów. Trudno. Ja będzie miał kardy, tak samo. Ja tableta nie umiem gdzie, jak zainstalować, bo za duży, kurwa. Nie miałbym tego gdzie wychycić. Mam tableta. A czego nie ma gotowe? Nie mogę kliknąć. Jest, bo, ktoś, bo ktoś kliknął gotowe, a jeszcze nie wyjechał. A, spoko. Żeby nie było kolizji, no nie? No, nareszcie. No, 10 włączony. U nas jest. Ładnie się uzbierało. Ktoś dojdzie jeszcze. Ale będzie... słońce to jest z lewej strony, to nie widać kurde znaczników na torze, wiecie? Ale takie dokładnie są strasznie. Takie warunki, jakie będą na wyścigu, więc... Ale świetnie. Fajnie, tego mówię. Ile osób jedzie, zajebiście. Jakie słońce właśnie za plecami. Słońce za plecami jest, to nie widać znaczników tych do zakrętów niektórych. Są całe czarne. A z jakiej kamery jedziesz? Ja tylko z pierwszej. Z dachu, tak jakby. No to... Tak jak my wszyscy. Czemu? Ja zawsze z pierwszej jadę. Ja jadę z kasku. Ja też z kasku, nie, najlepiej. Ja jadę z dachu teraz. A ja jadę kasku, za kierownicą. W tym samochodzie. Po męsku. Tak jest. Bez filtra fajki. Ja też lubię za kierownicą, tylko tak się woda bez zapojki. Tak bardzo blisko szyby się siedzi w nim. Można sobie ustawić fotel. Możesz fotel usunąć. Tak. Ja fotel mam takie ustawienie, że stary. Maksymalnie do szyby, żeby jak najwięcej widzieć i na... O, i naklejka zasłania. Słońce, pięknie. Super jest. O, czy już, okulary? Obecny, obecny czas i kolejny zostanie usunięty. Bez kitu. A nawet na ostatnim zakręcie nie zetniesz tej, na tarkę nie wierzę, żeby cię wysunie. Czemu? Ja najeżdżam. Ja też tylko wolno. No to wolno to wiesz. No to inaczej masz, wiesz co. Wydaje mi się, że tamto wolniej znaczy szybciej. Odważyłem się jedną tarkę zahaczyć na tych OS-ach, ale już teraz drugą zahaczyłem i już mnie wysunęło. Nie warto ryzykować. Ale tu bez tych ustawień, co jeździłem ostatnio, to mi dupa bardziej ucieka. Nie również, ale dobra, no trudno. Trzeba sobie jakoś radzić, nie? Nie no, w wyścigu będzie bez ustawień mi się wydaje, bo nie każdy, wiesz, ma ściągnięte czy coś tam. No ale o to chodzi, żeby każdy sam się ustawił, nie? Oj, ciul, no tak, wyjechałem. Ale jestem obojętny. No co mi tam? Okej. Go, ma plaster. Jak mi. Pierwsze słyszę. Nikt z naszych. No to już go dawaj do bandy. Chrzest, kręcenie wora. Ryba dołączył, proszę. Ryba jeździł wcześniej też. Ryba nawet grać, to kurwa pisze. Super, żeśmy zarazili wszystkich. Znaczy, tak, że może to wygląda, bardzo. Żebyśmy wszystkich zarazili wszystkich barwie. Po tym wyjaśnieniu już tak. Ktoś przyjebał zdrowo tam w bandę. Aż pachołek leży na środku. Ja zgubiłem tor i wracając na tor. Wyprowadziłem pachołek na spacer. Nie widziałem twojego awatara uroczego, dlatego nie wiedziałem, że to ty.
Ja pierdziele, no tu jest jazda. Ja przed Zandvoort też miałem ciemno w oczach, ale było fajnie. Nie przez, nie Zandvoort, tylko przed, jak to było? Zolder. Zolder jest super torem. Już teraz mogę powiedzieć, że jest niezły, ale jak trenowaliśmy to... Kurde, tu nie wolno przyspieszać w ogóle na zakrętach. No jak nie? Odkrycie. Wolno, tylko nie wolno do pełna gazu wciskać, nie? Nie pomerdaj nóżek. Na pewno tych moich dwa... podwójnych pedałów. Podstawowy trzeba teraz. One tak słabo działają. To takie masz? No. Do Eurotracka się nadają. No o właśnie, Ślimak, a co jechałeś? Bo jeszcze nie oglądałem. Ale na promocję? Rozpocząłem nową firmę. Tak. Ale na, z promocem czy nie? Z promocem i z Polandem. A, z Polandem, okej. Okay. Chciałem ci polecić jedną mapkę, ale... Z Polandem to nie działa. A jaką? Znaczy może działa, ale nie tak, może gdzieś być jakiś wykrzaczony. Jest mapa Rumunii, Ukrainy i części Rosji z Krymem. A to słyszałem o niej. ROEX się nazywa w skrócie. No, świetna jest. A jest jeszcze ta niemiecka mapa, gdzie jest czas rzeczywisty, że jedziesz faktycznie 100 km, to masz 100 km, jeden do jeden. Jeden do jeden. Świetna sprawa dla tych. Trochę masakra. Wczoraj przejeździłem 2 godziny, tylko kurde nie mogłem... coś mi się stało, nie mogłem w ogóle ruszyć, zmienić biegu. I ruszyć ciężarówką. A uruchomiłem nową firmę, więc wczoraj tylko rozbierałem pieniędzy, żeby sobie kupić ciężarówkę i dzisiaj już będę jechał swoją. Trzeba kiedyś jakiś konwój zrobić, już jak wyjdzie 1.42, tam już z map modami można jeździć. Znaczy z modami... 2.28 czas. Pięknie. To bardzo dobry to. No tak, 2.28 to szacunek już. Spodziewany mam 2.27, nie? A to są takie milimetrowe rzeczy po prostu, że sobie na jednym zakręcie masz sekundy więcej niż mniej, nie? Ja jechałem teraz, miałem 600 do tyłu, a jestem teraz na pluszku, nie? Nie wiem jakim cudem, dlaczego. Nie wyjadę podobnie, a ja też może lepiej. Nie? Czyli teraz mamy ustawione tak, jak będzie jutro. Idealnie. Tak. A jutro coś jest to losowanie? Poniedziałek. Poniedziałek. No, tak. Aha, poniedziałek. A jutro, a w niedzielę jest dzień zmania, jutro, tak? Nie, w poniedziałek. Nie, poniedziałek. A losowanie jutro? Kurde, ja się zastanawiam, dlaczego mi tak słabo idzie. Też poniedziałek. Przed wyścigiem. Aha, okej. Okay. A ja mam kierownicę, bo w Gipta grałem kierownicę, mam coś, co nie mam do Gipta. Do góry nogami. Nie, zmniejszony ten. Nie wiem, ja nigdy nie przestawiałem żadnych stopni tej Celsjusza, czy nie wiem, co tam nie mam robić. Nawet nie wiem, jak to się robi. Kurde, byłem na minutę sekundę na pluszy i zepsułem. Cześć, niedziel. Który niedziel? Starszy chyba. Stał w poprzek toru. A to on. A to nie widziałem cię na torze w ogóle. Pamiętasz, kiedy mieliśmy problem? Nie widziałem cię, że jest w ogóle. Czekajcie, ja wejdę i wyjdę stąd. No to teraz to będzie mocno jest. Ale to tam Ślimak sobie ustawiasz? 320 stopni ustawił kierownicę. A jak to się robi? 360. A jak to się robi? Modę i... mody i... ten... i... prawo albo w lewo.
Jak jest większy, to w prawo, jak jest mniejszy, to w lewo. Chyba w te 300 jest tak samo. Co mam w lewo? Co to za spotkanie tutaj? Ale gdzie to napisane jest, że ja mam na to tutaj? Ja nie rozumiem, co to mówić. Będzie ci migać kontrolka. No. 5 razy to jest maksymalny 1080. Ulu, dupę już. Ja mam przytrzymać ten guzik? Mod i w prawo albo w lewo. Razem, równocześnie wciśnięty. Raz, nie trzymając. Tylko wciskasz i puszczasz. U mnie to nie działa, ale na padzie czy na tym? Znaczy na kierownicy? Na kierownicy. U mnie to nie działa, to nic się nie dzieje. Mi się wydaje, że te 300 też ma tą funkcję. O tym w instrukcji w ogóle nie piszą. Do góry, do dołu. Ładnie kleje ten samochód na tym dzisiaj, jak na tym torze. A, paliwa mamy mniej, dlatego. Tylko 40 par litrów. A to ty, Angar, się ze mną ścigałeś. Być może. Przegwizdałeś troszeczkę jeden zakręt, dlatego cię mogłem wyprzedzić. Przyznaję, coś tam mnie pykło. Czyli idziemy razem, musimy równać. Zależy na ile chcesz mieć stopni. Pełny kąt to jest, pełny obrót to jest 5 razy. A jak było normalnie ustawione? Normalnie jak włączasz to jest 5 razy. Tam jest 150 i zawsze decyduje po włączeniu. Dobra, ja nic nie będę zmieniał, bo dobrze mi się jedzie, a... Sprawdzam to później, ja to wychodzę. Ale na sterowny jest. Naprawdę? Na sterowny? Na pędzówkę, jak mogę. Ja chodzi bokiem jak szalona. O, to jest boom. Troszkę mógłby na gaz lepiej reagować. Ja myślałem, że tutaj nie umiesz. Bum, bum. Angar, za tobą się dobrze jedzie. Patrzę, jak ty zakręt bierzesz i ja tak samo próbuję. No próbuję, bo jest przede mną. Patrzmy, jakieś bryki. Zaraz na picia to wrzucę. Jestem tutaj i mam napisane oczekiwanie. Weź wywal kogoś ślimak. Bo nie, bo nie. Jest minuta do końca tego sesji treningowej, wiesz? A musi być co najmniej 5 minut, żebyś mógł dołączyć od razu. Na kwal wejdziesz. Mamy jednego Nissanka. 32. Merc. Coś sierą ciśnie. Ładny pączek. Sierra też jest dobra. Stara dobra jest... Sierra. Masakrator jest ta Sierra. Jest skurwysyn, jak nie ściągniesz turbo, to jest bestia. W tej Sierrze? Nie jeździłem jeszcze. O kurwa, stary, masakra. Jak Falcon, kurwa, taki diobeł. Fajnie było, jakbyśmy tak byli tacy, chyba takie kozaki, ustawić taki wyścig, że sprzęgło wymagane, shifter, jak ktoś posiada, ale to sprzęgło. Trzeba je mieć. Proszę? Trzeba je mieć. No to dobra, to wiesz, ale żeby sprzęgło było wymagane, kurde. Ale też trzeba mieć sprzęgło. To jak nie masz shiftera, to ci nie działa sprzęgło, wtedy są problemy. No. A bo ty nie masz tego sprzęgła, tak? Ty masz nie tego mam. Podstawową, tą E300 RS, co nie? On ma amerykańskie pedały. Ja 150. Ty masz te 150, a. No. Teraz była w dobrej cenie te 300 podstawowa.
daleko na razie jeszcze muszę, wiesz, muszę wyremontować dom. 132 sekundy jeszcze. Jak wyremontuję dom, to wtedy pewnie sobie kupię te 3 setki. A mi właśnie młoda zamówiła na urodziny. Do tego te pedały osobno, te TLCM-y. Moja młoda nie chce kupować teraz, bo wie, że jak dostanę nową kierownicę, to mogę nie... A czy ja już mam remont domu? Ja wiem, że już kupiła, tylko do szwagra wywiozła. A udasz zaskoczonego. Nie, no powiedz, nie, no przecież Liwar nawet gadała z Liwarem i mówił, wysyłał na linki, wiesz, co ma kupić. To, nie? To tajemnica. Nie, nie, bo się pytała, nie, bo ja zawsze wyciągałem prezenty wcześniej, mówię, dobra, niech ci będzie 40, to tak, dobra, będą te urodziny, to wtedy mi dasz. I już wiem, że właśnie kierownica już ma i te właśnie pedały, bo to normalnie kosztowała 1400-1600, to 300 RSGT ze sprzęgłem. Ale jak teraz jest ta zwykła, dwoma tymi pedałami, gaz i hamulec za tysiaka, to dołożę te 600 i mam dodatkowe pedały TLCM, co Liwar sobie kupił. Tylko te, ja już te zestawy trzech pedałów to są dwa różne modele, nie? Proszę? Te zestawy dwóch pedałów to są dwa różne modele. A czy wiesz co, ja mówię, ja i tak je odepnę, nawet nie będę używał, bo będę podpinał ten zestaw TLCM od razu. I jeszcze mi się marzy, to sobie muszę kasę odłożyć do świąt. Kupić właśnie koło F1, bo teraz Master ma to, że masz wymienne te wszystkie części. Baza tak, może to jest kręcą. Fajne. To jest kozak. Tak, i nawet jak mi się spierdoli ta baza, to potem sobie kupię tego Transmastera, tego TX, taki jest. Nie wiem, czy dobrze mówię tą nazwę, jest taki droższy, kurde. Baza chyba 1500 kosztuje. I tylko nie wiem, czy do playki podpowiedzi też pasowało, ale przypuszczam, że tak. I potem mogę wziąć te koła po prostu, jak mi się baza zdupi, koło i te pedały, te LCM i śpiąć do nowej bazy, tak? I będę miał zestaw, co będę miał okrągłe i do F1 sobie, bo za 670 zł jest teraz w MediaExpercie. Czy widziałem ostatnio, to mówię, koło F1. Taki pod GT3 już się chcę przygotować. Ja najpierw PS5 muszę kupić i wtedy dopiero zmieniam koło całe. Nie, 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 nie klikać nic. Pamiętaj, czerwone to zło. Dokładnie. Ja klikam kontynuuj, tylko pisałem jeszcze Mikiemu, czy będzie. Wyścig pół godziny, czy dłużej? Najpierw kwalifikacje pół godziny. O kuźwa, to chyba nie pojadę wyścig. I wyścig pół godziny. Ale kwali pojadę jeszcze. Ile kwalifikacji, ile trwały kwalifikacje? Pół godziny, bo trening zrobiłem, nie? No to też chciałem poczekać na Mikiego. Ta się przyspieszy, jak się zobaczuje, że tam nie ma się. Chyba nie. A właśnie w kwali będzie w nocy, czy gdzie? Po południe widzę po słońcu. Dajcie, żeby włączyć limitę, to zobacz, co w środku, to nie jest taki, nie jest taki. A na jakich w ogóle oponach jedziemy? Na slickach. A w wyścigu są jakieś opony zmiany i w ogóle jakieś pierdowe trzeba robić, czy ten? Któż to wie? Znaczy pierdoły jak? To będą, na pewno. Jak te miecze się opakują pod nazwę? Mercedes F1, bo to kupuje na pizze. 190. Mercedes 190, tak? DTM. Napisz turbo diesel. Dobra. Turbo 1. Tak,
Jestem bardzo ciekaw tego zestawu, bo ja mam takiego gościa tutaj u mnie na łódce. I mam właśnie taki zestaw T300R, koło Ferrari E1 i pytałem na chyba fabryczne nawet te zestawy. Tam pytałem się go, czy tam na chwilę, czy nie wiem, czy tam nie wiem, czy tam nie wiem, czy tam nie myślę, że 2 lata będzie. Jakiego nowego? Wychodzi nowy Eurotrack? Nie ma nowego Eurotracka. Będzie. Chyba o innej grze mówisz. Ale też tej samej firmy? Ale nie wychodzisz samego wydawcy? Żaden Eurotrack nowy. SCS nie robi żadnego Eurotracka. Co ty? SCS właśnie to jest w tym studiu, nie? No nie robi żadnego Eurotracka. Ale po co, że mają taką kasę z tego, co to zrobili, że to jest łatwiej. Po co też ktoś to już zajebiste? Wiesz o Project Cars 4 tam gdzieś idzie na YouTubie, żeby, czy to było, nie wiem, czy ktoś by chcieli, żeby zrobili filmik, jak chcieli, jakby wyglądał na mnie. Żeby nie był taki, jak ten Project Cars 3 fani, jakby zrobili na PS5, czy na YouTube. To symulacyjne, nie arcade'owy. Ale to musiałoby chyba inne studio przeszkodzić. Mnie ciekawi, co EA zrobi z F1 w przyszłości. No to wiem. Pop and play. Jak będzie tak jak FIFA, no to zrobię sobie przerwę znowu. No i wiecie, ja nie kocham stanę piłki, bo mam filtra, który tam dobrze sportowe gry napierdala i potem NBA, bo tutaj mówi, że od jakiego czasu do tego to pić play. What? To mogą zrobić nawet w tej wersji. Ja nie lubię tej serii gier, które będą wyrzucone. Pewnie, że tak. Tak właśnie w Eurotrachu powiedzmy. Zrobili dobry produkt, który naprawdę tylko dają te łatki graficzne czy coś. Wiadomo, co do sprzętu. No i wypuszczają DLC. Czy wada jest taka, że jeżeli silnik gry się nie rozwija, a ten właśnie nie bardzo ma się jak rozwinąć, to ma ograniczenia. No GTA, zobaczcie, już 10 lat, nie? A kiedyś ma wychodziło te... często. A ma być te GTA na PS5, a to będzie chyba na wersję? Z update'em? GTA 6 to jeszcze 2 lata. Nie, GTA, jeszcze GTA, GTA 5. Będzie też taki, będzie położony 3 wierny. Nie mogę wyjechać. To nie wiem, światło błąd. Każdy właśnie studiował się GTA 6, a oni robią na mastera tych filmów. Dla mnie się GTA skończyło po Vice City. Jakby zrobili nowe Vice City z takim klimatem, to jeszcze bym zapłacił. Piękne. A to zrobili GTA na PS5 typowo, żeby to miało tych FPS-y 60, kurde. Przynajmniej. Ciężko jest produkować takie dwa różne produkty, jak masz dwie konsole różnej generacji. Chcesz zarabiać na obu. Jeszcze będzie problem taki przez dłuższy czas. 110 milionów PS4 na 10 milionów PS5. Tak, tak. 50 będzie wychodzić, będą wychodzić gry, które są tylko wydawane na... Ja kupiłem kiedyś PS Vita, kuźwa, już tyle lat minie. Też mam. Gnije, nic się z nią nie dzieje. Karta mi padła pamięci, jebnąłem w szafę i weźmę. Ja nie PS miałem, ale... PS nie wiem, 15 lat,
SX to była konsola. Jak się wzięła, to się dało mało do lodówki na chwilę i to była znowu. Dalej ogień. I przypadały, a moja działała na pirata. O, moja też. Moja też leży dalej jako ekspozycja. Moją to prawie dobijał. Ja miałem pierwszą. Pierwszą był gry pozytywny, to nie było. Brać 200 złotych. Tylko brać. Jeszcze to było, bo moje linie w tym roku to założyło taką całą wieczkę, nie? Program gra, nie pamiętam dokładnie, co to było, to było pytanie, jaki kolor ma oryginalna płyta na tej linii, do tego salonu, to jest czarna. Nie miałem swojej, bo nie jest nazwa, albo zielona. Czarna. No, piraty takie były. Ja tak na Amidze miałem. Dobra, co on tu robi? Jest przede mną, coś mogę go skasować. Nie, hamulca nie używa. A gdzie tak w początku z maską, halo? Teraz taka moda. Tak, to tu z maską. Tym meśkiem lepiej niż tym poprzakiem. Porsche duży. Nie potwierdzam. Zrobiłeś 2,22 już? Pisałem, że zrobi 2,21. Wściek się. A 2,21 zrobił w chwili. Aż do łanka coś, wiesz? I to zawsze bym chciał zakręć szerokobiegu, czy w ogóle chcę zająć, że to nie? Praktycznie milczy. No, jak włoży po tym, że nie mam się zakazać, czy nie wiem. Stara. On te zakręty bierze na półce. No ten taki ślimak, ten taki lewo-prawo wiesz. Czaszki. No co ty na półce? Bardzo ważne. A on się nie naprawia? Jak się wyjdzie? No musisz zjechać do boksu, żebyś nie chodził. Fizycznie. Nie, wróciłem już. Tak czekałem w swojej ludzi. Przyjechałem,
Tak, tak. Przegrzałem ty na locie. Chyba ze sprzęgła strzeliłem, co? Tak, tak. Ta walerka Ranga, tak sprzęgło spaliłem kiedyś w pasacie. Sztarki przyciągają, jak? To jest ten głam, to jest bardzo niższe. Nie bez powodu ma łam. No ja przynajmniej już dobrym samochodem, czy nie? Ale się mgła robi. Gdzie? Nie, u mnie też zachmurzenie jest. Za eskami, w pierwszym sektorze. Nie, w drugim już. Zaraz za pierwszym sektorem. Serio? Mam wrażenie, że tam mgła siada w tym dołku. Nie, ja mogę nie widzę. Zaraz zobaczę, bo ja mam. Szczególnie jak nie chcesz zabrać. Nie robić deltów, czego to wina, to tego się da, nie? Nie kupi nic. Nie zmieniam w górę. Nie jest w górę. Właśnie to nie miałem coś w tym, co się robi. No to chodzi, mam deltę, to tego się da, to tego się da. Ty tam coś burzysz? Nie, tu stoję, to jest to jest tylko akurat cię torwałem, jak w bandę uderzałeś. Nie, nie uderzałem, ja sobie stoję na tyle. Zapatrywałem się na piątku, żeby nie pomóc. Okej, a wyglądało jakbyś tam się bił z myślami. Aha, dobra, spodziewane obniżenie szybko. Ten one space mnie tupnął w tupsko, no. Na taką maszynę. Jestem trzeci i mam 9 sekund do pierwszego. 2:19 pojechał. Pięknie! Ja
Ale wjechał do boczki, to jest na spokój. Ja mu zaradam, tylko zjem kurwa helka, poczekaj. To popij jeszcze, będzie komplet. No ci pan tego spodni bierz. Weź gwoździem przy nim. Trzymaj, zrobię ci zdjęcie. Znaczy nie mogę wyszczyć, nie mogę wyszczyć kierownicy, bo kierownicy mogę nagrać kierowcy. A tak to wyszczymy. I właśnie też chciałem, tylko ten plastik nie trzyma tak. Tego plastiku w ogóle. A pasek do spodni to jest całkiem niegłupi pomysł. A czy ten uchwyt mam do samochodu? Tak, uchwyt do samochodu, przylepiam, jak tam się trzyma, to się trzyma. No i resztę pasek, nie? Spinam, żeby... wokół kierownicy i tego uchwytu. No mi to zdaje tutaj już jakoś. Sposób daje radę, więc... nie. Ale to by było tak. Zrób mi zdjęcie, Angel, jak ty to zrobiłeś. No, czekaj zaraz, bo mam... to muszę wziąć drugi telefon żony i... zaraz się zrobię, to przejadę. Kurde, miałem taką fajną deltę do przodu i teraz o... dupa. O, kierownica mi się rusza na zdjęciu. A, dobra, tak jest koniec tego. Już ci zrobię zdjęcie, czekaj. O kurde, teraz przyjdę. Wielka Brytania, 15-latek, oskarżony o morderstwo. Pięknie. Kogo? No, nie wiem dokładnie, tylko nagłówek właśnie przeczytałem.
O, byłem 2 sekundy szybszy po tych OS-ach i ostatni OS zepsułem. Na tych OS-ach można więcej zaoszczędzić, wiecie? Komuś przeszkodziłem? Chyba tak. Na tych OS-ach właśnie zrobiłem 2 sekundy więcej, nie? Ładnie. No, tylko co z tego, straciłem już 5 sekundy z tego czasu. Dobra, straciłem już wszystko teraz. Wszystko straciłem. Nie masz już nic? Ja już nic. A taki dobry czas byłem miałem. 2 sekundy na plusie. Ja 3,5. Straciłem wszystko. Kurde no. Pokazywało mi 2,30. A zobacz sobie, jeszcze jak na ogólny wysłałem mój, kurde, update kierownicy z bandażami elastycznymi po bokach pierki. Pięknie. Zatem się jeździ jak łódko po skutku. Tylko za szybko znosi jak na łódkę. Ej, fajnie to wygląda. Z tym bandażem, czy tym czymś paskiem. Więc to nie, bo generalnie to mi się bardzo zaczęła takie 29 ścierać. Ten materiał, który jest na kierownicy, zaczął mi odchodzić. O, ręce się pocą, nie mam jeszcze rękawiczek. Bo sobie ta ala skóra? Zamiar... Tak. A no pocą mi się łapy i po prostu to zaczęło mi się łuszczyć, wiesz? I na początku wziąłem zwykły bandaż, ale jakoś tak się to mechaciło, odbijało. I tak z dupy, wiesz, przypadkowo po prostu miałem pod ręką elastyczny. A dwie części owinęłem sobie po bokach i świetnie pogrubia tą kierownicę nawet w chwycie. I ten bandaż jest taki szorstki, on nie ślizga się jak na materiale na kierownicy, który jest. Jest duża różnica i... Próbowałeś w rękawiczkach jeździć? Właśnie nie mam rękawiczek, muszę sobie kupić, wiesz, na razie nie mam hajsu, ale myślę, że do tego zestawu, który myślę, to sobie sprawić, czy tam żona mi sprawi jeszcze rękawiczki do chacie. Ja jeżdżę w rowerowych, tylko takimi z palcami. One mają... Nie, ja widziałem takie ze Sparko 1,5 stówy zajebić. A, no wiesz. Tylko wiesz co, nie wiem czy takie rękawiczki typowo wyścigowe nie będą za grube dla takiej kierownicy domowej. Ciurki sobie powycina. Zapalę jeszcze, póki jest czas. Ja już tu nic nie pojadę. 2,27. Brawo. Bo wziął się, zawziął i pojechał. Nie mam... Wziąłem się i pojechałem, ale już mam dosyć. Beskity już mnie ręce bolą i oczy bolą. Ale jeszcze, ja czuję ten czas, że on jest, leży na ten, tylko go zbierać można. Tylko problem właśnie, żeby go wam zbierać. A powiem, że to powiem ja wam... nie wiem gdzie. Powiem wam, że ten AI, czy tam SI, czy jak tam boty, są bardzo dziwne w tej grze. W praktyce są szybsze, kwalifikacje są mega szybsze, a wyścigu są do zrobienia.
strasznie, to jest jakieś takie to taka mega trudność dziwne. Tej gry wymyślona pewnie. Ja mogę idę sobie zapalić za 2 minuty koniec kwalifikacji, więc poczekajcie chwilę, bo ja muszę kliknąć kontynuuj, nie wychodźcie z tego, z lobby. Dobra? Okej. Okay. Czyli Lunas jest, cały lobby praktycznie jest zapchany. Posłuchaj, koleś, może to jest pomyślane w ten sposób, że jeżeli jedziesz na kwalifikacjach z kimś lepszym, później we wyścigu oni są słabsi, to czujesz się mocny tak psychicznie, nie? Ale to jest bez sensu, bo od tego jest ten suwak do ustawiania poziomu trudności, nie? Kurde, zjazd do boksu mi nie działa. Fuck. A właśnie, ja muszę te guziki sprawdzić. U mnie nie działa zjazd do boksu, shit. A, bo ja nie kliknąłem przed, już wjechałem, dobra. A teraz jak będziemy musieli zjechać do boksu, też mieszankę użyć? Dwukrotną? Czy teraz na jednych oponach jedziemy ten wyścig? Jak to lubi. Ale nie jest, że wymagane teraz zmiana opon w trakcie wyścigu? Nie wiem, trzeba kierownika wyścigu pytać, bo ja nie pamiętam. Kierownik poszedł palić. A wywołanie tego pitu jest automatyczne czy manualne? Pewnie manualne. Ja chciałem wcisnąć, ale nie przestawiało mi tej opcji w czasie jazdy, więc może jest automatyczne. No, bo ja mam pod tą właśnie klawiaturkę numeryczną. A o to chodzi? O to pytałeś? Kurwa, dyskwalifikację dostałem. Fuck. W pit stopie bączki kręciłem pod prąd. Kurwa. Nie ma lekko. To teraz pojechałeś, już teraz dupa. Nie, 2 miejsca startowe tylko straciłem. A. Ale down. Jak to tutaj gdzieś trzeba instalować, kurde. To byłoby zajebiście tak, o, pyk. Na 12 miejscu gość ma ostatnie okrążenie 2.10. O co tu chodzi? Ciekawe, no. Pewnie nie zrobił żadnego i jakiś dziwny czas wyświetliło. Oliver tak będzie pisał, zamiesz gadać? Nawet się jechać? Oliver jest z nami na wyścigu? Nie. Pisałem do niego dzisiaj, dzwoniłem, czy coś śmiga, ale nie odzywał się. Kurde, jeszcze 2 minuty, no. Która godzina? Panowie, można coś pojeździć później, nie wiem, ACC? Ktoś wbija czy tu? No nie, jutro 5.30 na nogi ja. O kurde! A, boli. No. Straszny ból. Na 12 godzin. Powinno być zakazane takie coś. Tak. Jak płacą, to jeszcze warto. Panowie, jak nie wygram stotka, kilka baniek, to założę, będę sponsorem naszej ligi. Każdemu będę przelewał na konto, kurwa, wypłatę. Tylko za to, że będziemy musieli te 8 godzin dziennie pograć razem. 8 godzin dziennie, no tak. Tak, no to tu. Ale Angar, powiedz jeszcze jedną rzecz. W jakiej planujesz wysokości tą wypłatę? No kurwa, no tak minimum po 7 tysięcy, co nie? Żeby się to opłacało. No to spoko, to spoko. Wziąłbym sobie tam bańkę, jakbym wygrał, nie wiem, 30 baniek, okay, wziąłbym sobie bańkę czy dwie i przeznaczył na rok taki, żeby wszystkich sponsorować, żeby nikt nie musiał pracować. Każdy bierze L4 od psychiatry, panowie wiecie, pół roku jedne, idzie na miesiąc do pracy i znowu pół roku. Nawet mam takiego. Co da? Powiem ci, żeby się ludziom te 8 godzin jazdy znudziło, bo by się zamieniło to w robotę zamiast w przyjemność. Nie by się nie znudziło. Łatwo się rozdaje pieniądze, których się nie ma. Też wygrasz, prawda. Pogadamy. No, byś się zdziwił. No, okej. Okay. Ja tylko tak ogólnie. Jak ja bym wygrał w bańkę taką kumulację Euromillion w Anglii. Ale nie wiem, milion złotych, 30 baniek. Kurwa. Ja mówię 160 milionów funtów, to zakładam własny Team GT4. I się ścigam jako gentleman driver. Piękne marzenie. Klikamy. Właśnie, bo kiedyś czekałem, zagadałem się, patrzę, dyskwali. I co mi tylko mogłem oglądać? Kurwa, czekałem, bo nie wiem, w lobby ile, no, ale zajebiście dali ten GT3 tam. Gdzieś na jakieś takie lobby, wiesz, lobby randomowe mi się udało wziąć. Na deszczowe opony. Już, kurwa, nic nie mogę zrobić, co ty, kurwa, dałem, okej. Okay. Jak sobie ustawcie na deszczowe opony? Co ty dupisz, kurwa? Nie da się zmienić opon. Teraz to mówisz. Na później. Na później?
Za późno już, ja już dałem ready. Zmienię się w trakcie. A i czemu obok ślimaka mam ikonkę takiej z kierowcą, a nikt inny nie ma? Założył pokój. Aha, to jest szef. Szef wszystkich szefów. Platynowa licencja wyścigowa. Krzysiu Jarzyna ze Szczecina. Okay. A patrz kurde, Boski się ten podkręcił i jest drugi. A był trzeci. Ja jestem czwarty, o kurde. Oczywiście ja byłem... koło kogo? No Ślimaka i Nidżela, jak zawsze. Ja byłem piąty, ale niestety. Jak to się ruszało? Można ze sprzęgła ruszać. Bicie tylko od razu, sprzęgło wcisnąć. O, co tu? Uwaga, uwaga. Oż kurwa, oż... Przepraszam, najmocniej motyla noga. Ale dupło mnie. To wschód czy zachód? Chyba wschód, nie? O kurde. Uwaga na mnie. Lecę. Bez gazu wjechałem na kerba, wiecie, i mnie wyrwaliło. Przestrzeliłem zakręt, nie wjechałem na kerba i momentalnie. Bach, odwróciłem się do ręki. To jest głupia gra. Daj spokój, popie. To jest dobra. Dlaczego te hamulce nie działa? Na razie są zimne. 240 stopni. O, śliwa. Co? Dyrekcja zawodów za 20 sekund powrót na 6 pozycję startową. Co to jest? Musisz no, to wrócić. Wyprzedziłeś go poza torem. Tak. Nie szybko. O, jest liwa. Się zjawił. Ale kurwa, jak oddajesz pozycję, to wiesz. Nie hamuj na środku tutaj, bo mamy szybciego zakrętu. Kurde no. On przyhamował na tym, na tej długiej prostej, nie? Prostej, nie? No ale z boczku, z boczku. No na linii byłeś, racing line byłeś. Siema. Siema. Siema, siema, hej, hej. Siemanko, siemanko, siemanko. Co tak późno? Pisałem do ciebie, dzwoniłem też. Tylko ja tak słabo nie bada słyszę wszystko, tak? Wszyscy. I tak dzisiaj luksus. No, to prawda. Dobrze słychać. To nie ma reguły właśnie. Hej Google. Ty, już wyszacie. O, o. O, o, ktoś mi tu przestawił. Red light off. Red tube. O, już pojechane, liwar jest. Ja już mam bekę. Nie Google? Nie Google. Nie, według mnie to jest wschód. No od 6 rano jedziemy. Wstaję. Ja byłem w miejscu bez zasięgu przez cały tydzień, razem 10 km odpoczyna i kurwa, a w ogóle nic nie przyzwolił na ten raz. Liwar, wejdź jako ten, jest miejsce, żebyś wszedł jako kurwa ten, komentator. Na pewno.
pewno jest. Ale przestrzeliłem, mój tu panie. Nie, pół godziny. Ale będę skakał po kamerach, dawaj. Sprint. No tak, on nie jeździ kurwa metry do zamiast. Nie, no w karierze mam lampę, ja nie jeździłem, zajebiście. Ale no jak tam... W karierze? No karierę tam popiekam, bo to Polsce zjechałem, którego nienawidziłem i wziąłem lampę, Lamborghini Super Profile, za karierę. A, super jest to Lambo. Z wyglądu przynajmniej. Fajnie jest metry, co? Ale gdzieś... Słuchawka? Nie. Jest, kurwa, pięknie. Tutaj. Wy to zrobię zjazd do pitu, panowie. Nikt nie pytaj, kurwa, nie, bo ja pitu, nie pytam. No, specjalista od zjazdu do pitu. Kurwa, wczoraj to zrobię. Kurwa, ja nie mam przycisku na zjazd. Ja zanim prąd wyłączyli, to ja tak się mówię, kurwa, który to ten zjazd? Ten wczoraj ten przy mecie, mówię, chyba przy mecie. I się miałem pytać, ale ten chuj, wstydzę się, nie będę robił szary. Na szczęście, w Sosnowcu chyba prąd wyłączyli. Uszkodzonym zawieszeniem wyjątkowo dobrze jedziesz. Ja muszę chyba na starcie schwalić bandy, żeby się lepiej wyszło. Mój inżynier nie wie, kto jest w czołówce i każe mi dogonić. Głupek. Chłopie, co ty bierzesz? Nie każę przyspieszać. Najlepsze okrążenie, dawaj, to odcinek. Przyspieszaj, nie hamuj. Nie za te fajne kurwa się dusi, ej, dzwońcie na pogotowie. Iwar, oddychaj, oddychaj. Iwar, możesz sobie wejść na Twitcha do mnie, zobaczyć sobie jak się zapierdalam. A nie, bo ty jedziesz. Coś ciekawe na pasach. Zrobicie chłopaki. Gdzieś nie ma pojechałeś, jak proszę. Do Mac Drive'a poleciał. No właśnie, ja się dziwiłem, tak wiesz? Pojechał prosto, tak całkowicie. Tylko, że to było jakiś zwiedzać. O, zaczęło padać. O, 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 o. The rain is here. Teraz znowu prosto pojechał, znowu do Mac Drive'a teraz. To Burger Kinga chyba. Ja próbuję do nas wejść do nas. Ma chyba podtlenek jakiś wpakowany, bo przyśpiał. O! Już przestał. Rozumiecie, że napadał? Nie. E. Co to za deszcz? A jak? Prawdziwy szofer nie zmienia opon. Chyba, że paliwa braknie, ale to nie powinno chyba, czy nie? 50 litrów na pół godziny powinno starczyć. A przy mojej kurwa umiejętności to może mi braknąć. Palimy mi litr 27 na minutę. Czyli to jest ile? 12,7?
Wystarczy paliwa, no. Ale ładnie koła biją, jak się mocniej hamulec wciśnie, to mi się podoba. Fajnie, no. Ja nie wiem, gdzie mam wycieraczki, którym przyciskam. Powodzenia! No masakra jest. Lepszy to niż włączyłem. Nie dziel bez światła, pod wzrotu jechał. Właśnie. Dobra, robi się ślisko. No, na szczęście automatyczne mam. Tak. Jak masz w tym? No włączyły mi się same wycieraczki. No, ale ślisko, ja pierdzielę ten. O, buja go teraz. Ale to włącz awaryjne. Włącz awaryjne. Nie ma co wyrakować. Box, box, box. Zero trakcji mam. Tak, oczywiście. Ale w picie będą wiedzieli, że chcemy zmienić. Trzeba sobie ustawić. Teraz przed pitem jeszcze. Jak? No jest, ja można menu. Ja mam ustawione na sztabce do góry uruchomione, ja nie menu. Nie mam tego menu zrobione. A, no to macie kurde przekichane. Sam on nie ustawi nam na ten? Lepsze, do pogody dostosowanie. O, ci pali. Jadę bez oka. O, teraz to już ten Lando Norris. Ja też. Tak, nie zjechałem do pit stopu. Ło, krasnie, krasnie, panowie. Ej, jajo. Ale fajnie, że jedzie tym bezbitem. Teraz bym się podoba. Tak na lodzie, super. Ale w boksie jest śpiewa, ja pierdzielę. To myślicie, że mi nie zmieni te opony na ten, na bez tego? Bez ustawienia? O, ale się ślizga, ja pierdzielę. Czemu mi chłopki nie wyszły? A ktoś już jedzie na deszczówkach? Czy jeszcze nie? Ja jestem daleko od pitu. Czekaj, bo chłopki nie wyszły. Całe kółko muszę. No, ja mam... A, no bo nie włączyłeś sobie, że jedziesz, nie? Tam włączyłem. Ale pokój latam tutaj bez pitu. Kurwa. Wow. Nie, to się nie da jechać. Fajnie jest, się podoba. Fajnie jest mi jeszcze, czy nie, tak samo. Ale szybko strasznie zapadało ten tor. Tak. Zanim ja dojadę, to już też przestanie padać. Już czuję. Ja tak myślę właśnie, że jestem bardzo w takiej myśli, że po prostu przestanę padać. O, ale to jest jaka pogoda. Tor będzie mokry, tak. Hej Google, jaka będzie pogoda zaraz? Wątpię. Ty, słoneczko wychodzi. Właśnie zjechałem do pik, 24... do pitu zmienię pony, więc lepiej, żeby nie wychodziło. 24 sekundy wolniejszy niż było. Deszczowe, dobra, chyba mi to zatwierdziła, jak to zniknęło. A raz się okaże, zmieniam opony. Gdzie jest ten pit, kurde? To myślicie, że mi nie zmieni automatycznie na takie akcje i stron? Się okaże! Jakbyś miał domyślną strategię, to powinno wybierać do automatycznie do pogody. Tak, tak. Wciskam przycisk do boksu, a oni mi mówią, że sorry, ale coś jest na łączach, nie słyszeliśmy twojego komunikacji. To jeszcze raz naciskaj. Nacisnąłem, za szóstym razem dopiero załapałem. Ja włączyłem te pomyłki walejki. No, a deszczówka da się dojechać. U mnie jest za pierwszym razem, ale ja muszę tam dojechać. A nie wiem jak... Wcisnąłem jeszcze raz ten guzik, gdy skorpo i mi skanzerowało. Pamiętajcie, że jak to robić, nie? Nie zmieniłem, bo mi chłopki nie wyszły, bo nie usłyszeli mojego komunikatu.
Dobra, wjechałem. O! Gdzie są moje chłopki? Każdy ma te same chłopki. Czemu mi tankuje? A, dobra, nie ustawiłem tego. No, nie no, twoje chłopki będą stały przy twoim boksie. Tak, jak je wywołałeś, bo mamy wywołanie... Wywołanie jest manualnie. A płonu z nim, nie wiem na jakim. Ja dałem deskowy, ale... No nie wiem, ja nie mam tego wyzyku w sobie, nie? Oby to były deskówki. Ja przyjechałbym. Naprawa... Co ja byłem, nic nie zrobiłem, co oni? No lewo trafiłem. Teraz na mnie się nie wiem, spociłem się ja teraz na tym deszczu. Kurwa. Gdzie napisane, jak to są opony? Deszczowe, dobra, mam deszczowe, spoko. Już. Kurwa, na prawe jeszcze robimy. Ja mam deszczowe, to mam na pojeździć. No to ładna niespodzianka, kurwa. Jakby się spodziewał, trafił coś. Najlepsza niespodzianka to jest to, że pozwolono na piętę, no, błędy w boksie. I za karę nie zjechał do boksu. Nie usłyszeli mojego komunikatu. Najlepsze jest to, że na tych oponach też ptaty jeździ. Bez problemu te karty można jeździć. Nie wolno. Nie wiem, czy to próbowaliście. Tak, ja próbuję cały czas tarczy zwiecać. Na tym oponach nie ma karty można jeździć. Czy na górze się skończy, czy zakończy deszcz? Nie pamiętam. Chmurka. Nie, to jest losowe, wiesz? A w ilu w ogóle jedziemy? Ktoś wie? 8. Jedno z kół się zaklinowało, bo chłopaki robią co mogą, żeby je zjeść. Masz każdy błąd. Opony mi już 30 sekund. Masz za karę. A mi się wycieraczki zablokowały. A wadę przez... są też błędy z stopy. Przestały mi wycieraczki działać, ja pierdyką. Całkowicie? Stop, zatrzymały się raptem. A uderzyłeś coś czy jak? Nic, nic. Ale dziwne. O, major pociął prosto. Ale ma zimówki. O, włączyły mi się wycieraczki same. Zimówki ma, kurwa. Dobra, pokaż też dobrze poczki chodzić. Przestań padać chyba na proste zadanie z nami. Ja chciałem być mądrzejszy niż ładniejszy i nie zmieniłem opon, nie? Także panu współczujemy. Biorąc pod uwagę, że jak przestanie padać, to tą kałużę jeszcze, to wcale nie suszy toru. No idziemy, poczekaj się trochę. Ja na tych jadę lepsze okrążenie niż na tym. Na bez tego, bez kicy, wiecie? Trzeba brać od razu deszczówki na start i koniec. Na poniedziałek, nie? Wszyscy. O, ale poślizg. Szkoda, że tu czarnych śladów nie zostawiają gumy, jak się ostro hamuje. No, no, wala. Zrobiłem kierowcę komputerowego, jedzie 60 na godzinę. Kurde, mi się wycieraczki wyłączają same, ja pierdolę. A już nie pada. Ale jeszcze mam mokre szyby. Kurwa, ja wszedłem tu nie z kierownicy. Kurwa, nie, no to jest taka mocno, bo tutaj. Dobra, w porządku. Dobra. A teraz powinno być mi lepiej słychać. O tak. O, mogę mi to być trzeci by było fajne. Panowie, tak ten rząd pokryje. Będziemy o czas do 18 minut.
którego jednak. Kurde, co jeszcze opony trzeba będzie na swoim mężczyznie? No to ja sobie tutaj w swoim widzę kur. Dobra. Nie zaszkodzisz. Chyba ma, kurwa, kurwa. Kurwa. Więcej kurwa. Iwar, więcej kurwa. Taśmą sobie obklej. Właśnie, kurwa. Teraz będzie tak, kto pierwszy zjedzie po sliki, nie? Jak wyschnie tylko tor. Zostało 10 minut, co ty? Wyschnie na pewno, już wysycha, to jest tor dobry. Dzięki. Tłok zrobi. Patrzek, uważaj. Widziałem w lusterku. Mam niedotrzymanego zmiennika. Wiecie, jaki czas będzie miał? 3:23. To się nie będzie czym chwalić. Ślimak, ty znowu podejście do zmiany opon robisz? No. Znowu twój zjeżdża do piku? Tak, bo on jedzie 4 lata jedno obciążenie. Wolę jaje. Chyba jest ustawione... A bo ty kierowcy zmieniłeś, tak? LP jest ustawione na 40%, dlatego. Pierwszy robi surty. Zjazd do pitu to jest strata. No tylko to jeszcze nie, ale następne trzeba by rozjechać. Nie polecam. Zawsze może jeszcze pana. Ty się na czwórce, jak wciskam gaz w opór, to stawiam je bokiem, nie jeszcze. Więc nie polecam jeszcze zmieniać. Poprosimy o informację za 30 sekund kolejno. Ale już mocno wysycha ten tor. Tak, mówię właśnie, że wysycha. Ale ja czuję cały czas, wiecie, jadę na slickach non stop i czuję. Pan wjechał stopy będzie zjeżdżał, wybrakło. Tylko ciekawe, czy to teraz mam automatycznie ustawione, czy zmieni jeszcze raz na deszczowy, czy zmieni na sliki. Nie, ty masz domyślną strategię, czyli dostosowane do warunków. Tylko no czy dla nich już są warunki na sliki, czy jeszcze na deszcz? No właśnie, to jest ten dylemat. Czyli musisz chyba zjazdem do mocy to wyregulować, może można. Tak, ale ja tego guzika do tego regulowania nie mam w sobie. Gdybym wjechał do alei tenisowej, to się nie włączyłem. No fajnie się robi taka linia na tym, na trasie zerkowej. Która ma... Ja też, jeśli ma deszczu. Jeszcze nie ma. 7 minutes to go. Dobra, już na trzecim biegu przyspieszę maksymalnie i mi nie buksuje, także można zmienić. No i dupa, już se do pitu zjechałem. Ej, to się strasznie głośno. Na jednym pitu to nie jest okręty. Iwar, słychać grę w mikrofonie twoje. No to słychać, co ty oglądasz. No przysyłam teraz. No i nie słychać. Nie słychać. Eureka. No nie, jak już podłączysz normalnie przy słuchawki z mikrofonem, to byś nie miał nic. Gdybyś słyszał grę,
bez głośników, a byś normalnie myszką już nie słyszał. Ale pan sterów wtedy nie mam, nie? No to widzisz, to za coś, nie? Ale widzisz, gdzieś tam na tej rozwiązy, to ja coś się słyszę, tam cztery podlepowe. No to jest jakaś frakcja. Ale te szczówki fajne są. Na party czacie tak nie jest fajnie. To jest brzęczy, bo to jest brzęczy. No nie no, to wtedy jeszcze na tym głośniku, no to fajnie jakby umiem usuwać. O, w mordę! Ale teraz jak podążyłem, no ja też. A co się stało z MT tego? Bo też mam komunikat. Walej. Tak. Borsmański odszedł. Chyba na sliki zmienił za wcześnie. Aha. Jak ja projekt podpinam rzeka podpada, to dzieją się cuda. W ogóle się dzieją cuda, jak ja rzeki podpady. No tak, bo ty musisz mieć wyjście na ten, na bach kikiery, ja to rozumiem doskonale, nie? Znaczy nie, no to chciał obrotnie, to by się była ta trójka, to by się taka włożyć, albo by się przemikowała ludzi, to by jest taki, że jak ty masz dźwięk z głośników w grę... Automatyczne to jeszcze na dyskusji. No. Nie no, teraz mówisz, że mnie tu raz wtedy to przykroniłem. Ale miejscami tor jeszcze mokry. Miejscami mokry. Jest, jest, mnie właśnie wróciło niedawno. Chyba już na tych łetach można dojechać spokojnie. Ja taką taktykę przyjąłem. 3 minuty to na pewno, nie? Bardziej, że one trzymają się w ruch. To poczekaj na mnie. Ja czekam na hangara. Na mnie poczekaj, co to zajęło. Ale nie, taki drugi to mógłbym być. Tylko muszę sobie dla pamięci ustawić jeszcze te guziki do tego. 3 minutes to go. 3 minutes to go. Jak przyklejone. Może nie wiem. Może jak się nauczyliśmy jeździć. Ja pierwszy raz na deszczówkach jadę. Nie, drugi. Bo w Brnie kawałeczek. No ciekawe jak ten test, czy ta pogoda będzie wyglądała w GTS-ie. Nie wiem. Nie mam tu historii. A jakieś tam nowości już powiedzieli, tam będzie się różniło od tego GTS-a obecnego? No ale nie, czy to właśnie... To zapowiada się bardzo dobrze. A graficznie 4K? Mieszanka, tak, tak. To jest mieszanka starych i nowych, nie? Także zapowiada się bardzo dobrze. Ale obsługa shaderów dopiero będzie później, nie wyjdzie od razu. To niczego nie wyjdzie? Obsługa RTX, znaczy tego ten... jak to się nazywa? Shaderów, to nie? Będzie od początku. Tylko, że nie, nie wszędzie, nie na każdym tym. No, nie na nie każdym. Będzie. No, no, dokładnie. A jaki shader? Co to o czym mówicie? No, no, ray tracing. A. Ray tracing. Ale 4K 6 klatek od początku jest, nie? To tak, to będzie. A będzie zaglądał tam, jak jedzie 200 na godzinę. Kurde, znowu się rozbiłem. Hangar ma szansę. Dla mnie, prawdę mówiąc, to grafika w wyścigach, w symulatkach jest... Tak, ale jak... materiały potem robisz, to już się chce popatrzeć, nie? Ma być ładnie, a nie. Też. Tak, ale... ale... Na w tym Project Cars, jak wyjeżdżasz z pitstopu... Zauważcie, jak macie w tej grze cienie wszystkie, nie? Wyjeżdżasz z pitstopu, masz cienie po prawej stronie od tego, od wszystkich tych pitów.
One są rozmyte, a jak odjeżdżą w dzień, robią taki, taki środek bardziej przejrzysty. Last time round. Look at it clean now, and on the black stuff. Nie denerwuję, jak nie ma zmiany pogody dynamicznej i czasu. Które w ogóle robi mi czasu w trakcie. I tutaj, no jest to, i mogę na wiele przyjąć się na to drogę. Pora dnia powinna się zmieniać. Jak się jedzie 2 godziny, to powinno być widać. Chociażby, no. Tam nie zawsze pada ten deszcz, ale niech chociaż się słońce rusza, cienie i tak dalej. Tak, tak. Działał 10 sekund, tylko cię tam uratowało. Musiałeś odejść. Deszczówkach robię najlepszy sektor wyścigu. O, kto tam tak na bałaganie? U, to ja go ustawiałem specjalnie, nikt nie chce w to wjechać. Ja wjechałem. O, teraz. Ja do końca z Kubą nie umiem to łączyć. Ale deszczówki się przeżywają. Już jest tam, gdzie się jest? Jak to ma być? Jolivard Gangar? Nie wiem, jeszcze jedziemy, dawaj. No jedziemy. Trzeba jeszcze dojechać kółko końcowe po zakończeniu wyścigu. Kolejny spin, ojajaj. Nie no, na deszczówkach bez problemu jadę swoje czasy. Najlepsze. Dobra, rozwaliłem auto. A nie, to... Ty o, Czadział, gdzie tam? Idę, nara, do jutra. Cześć. Siema. Nara. Ślimak też bączki kręci. O, ja też złapałem. A, może dodawać. Świetnie, tak, co ja robię? Hej. Cześć. No, na razie. Nawet nie wiem, czy mój w domu, czy na dworze. Ja zaraz przechodzę po jedlicę, jak się zadumką, tam jest prędkość na moim poziomie. Ja dzisiaj nie miałem czasu, też chciałem pojeździć. I ty jesteś świetny. Ja mam tam chyba z 500 godzin. Ja też mam coś takiego. 500 godzin? Znowu. Ja mam zaraz... 1600. Och, ci pali. Ja mam 470. 1600. Tyle mam tylko ale powiem. To jest nic, bo rozmawiałem na jednym z live'ów i tam się odezwała dziewczyna, mówi, że ma 3000. Masakra jakaś, masakra. No. To trochę tak krzywo, że to tak potrafi wnikać, nie? Ja jeżdżę w ETS-a i w ATS-a, jak tam mi się zachce. Więc 3000 podzielić na... Ale nie wiem, czy w ATS-ie nie jest nudniej? Nie, absolutnie. Tak piękne widoki, jakie są, to... 3000 godzin to równo 125 dzionków. No. O kurde. I 1/3 roku, nie?
Jeszcze jak to sobie tak umie obliczyć. Wygląda filozofia, Lifar. Ja wiem, że, ale wiesz, nie każdy sięgnie po ten kalkulator, kurwa. Pachnie. Również. A palców braknie. A, ja wiem, że zadasz. No i przeszło, drugi. A ja trzeci, jak to do tego doszło, nie wiem. A, bo odjęło tego, niedziela. Gdzie stał z niedzielem? Podziękował. Stracił pozycję u mnie, ja go ścigałem. Ale nas dostało, kurde, 11 chłopa. Wykruszyła się stawka. Nie no, coś trzeba, coś muszę zrobić, przetestować jak to wygląda z tym zmianą kierowcy, bo zmieniłem tym razem kierowcę i jechał 70 na godzinę, dosłownie. Zmiotło z plaży chłopaków. Ustaw ich na 100%. Kurwa, nie da się zapisać powtórki, a dobra. Chyba tak trzeba zrobić. Bo ja... A, na stówę trzeba ich ustawić, kurde. Stary, ja kiedyś mówiłem, że ja jechałem kiedyś Le Mans, że zmieniałem się właśnie z kierowcą, ale jechałem na 100% ustawiony miałem. Ale to w jedynce, a tam to działało dobrze. I robił takie czasy jak reszta. Dobra, panowie, ja dziękuję za fajny wieczór. Ja również, dzięki bardzo. Do usłyszenia się. Dzięki. Do usłyszenia.